Gość Poranka danki. Wkrótce premiera nowego spektaklu teatru Pieśń Kozła we Wrocławiu to wojownik. Reżyseruje Grzegorz Bral, a za dramaturgię odpowiada nasz gość Alicja Bral. Dzień dobry, witamy o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojownik w rodzaju męskim, ale opowieść o czterech kobietach. Tak, bo tak naprawdę ten tytułowy bohater kryje się trochę pomiędzy wierszami. Oczywiście, jakby skupiamy się na trojankach. I, I kobietach, jakby ich tragedii. Natomiast y, to akurat widzowie odkryją już w trakcie, pod koniec spektaklu, kim tak naprawdę jest ten tytułowy wojownik. Trojanki Eurypidesa tak. to jeden z tekstów, który jest bazą tego spektaklu. Dlaczego odniesienie do teatru antycznego, do tekstu antycznego? Powiem tak. Trudno, trudno odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że ja tutaj e, nie ukrywam, bardzo mocno inspirowałam się także Jean-Paul Sartre. Tak naprawdę e, nasze zainteresowania e, krążyły wokół... E, wojny, która jest jakby tematem przewodnim i jakby jej okrucieństwa. Natomiast powiem szczerze, że ten antyk robi taką bezpieczną odległość, bezpieczny dystans daje. I być może przez to, przez ten dystans będzie można coś bardziej konkretnie powiedzieć, pokazać też. Myślę, że to są, na tyle na ile znam twórczość teatru Pieśni Kozła, że to jest taka decyzja, Ambiwalentna. Z jednej strony nadająca dystans, ale z drugiej, kiedy odnosimy się do tego, czym był teatr antyczny, jak był przeżywany, do czego prowadził czyli do katarzis, wcale tego dystansu może nie być w relacji pomiędzy. Państwem, twórcami, a odbiorcami, widzami. No, nie ukrywam, takie właśnie jest zamierzenie. Im dalej, tym bliżej. E, takie jest jednak za, założenie, że, że, że właśnie dzięki temu będzie można nawiązać też taką, taką dyskusję pomiędzy, jakby niwelując też czas. Czyli nie tylko Euripides, ale też Jean-Paul Sartre oraz nasza współczesna jakby rzeczywistość. To wszystko staraliśmy się połączyć i pokazać, że niestety niewiele się uczymy z historii. To jest taka przykra właściwie konkluzja. Natomiast zazwyczaj Grzegorz kładzie nacisk i jakby my to też wszyscy bardzo respektujemy i, i to jest bardzo dobre moim zdaniem. Jakby on dostrzega nadzieję. On dostrzega tą nadzieję w człowieku i widzi to, to, takie, to takie ziarno, które można przebudzić. Natomiast nie ukrywam, że to jest chyba bardzo na czasie tekst, bo Jan Klata także zrobił ten dramat, Trojanki. trojanki. Więc zastanawiam się, co tak naprawdę podprogowo nas inspirowało, co tak naprawdę na tym świecie teraz się dzieje, że wszyscy czujemy się trochę jak te Trojanki. Może to, co widać chociażby na wielkich scenach, żeby nie powiedzieć na wielkiej arenie, teatru politycznego, który ma dramatyczne przełożenie na rzeczywistość. Do, pojawiają się takie głosy: Należy dopuścić kobiety, bo kobiety z kolei nie dopuszczą do czegoś, co jest przeczuwane, czego się wielu obawia: jakiegoś trzeciego światowego konfliktu. Nie wiem, czy akurat taką, znaczy, pokładam wielką nadzieję oczywiście w kobietach, ale nie wiem, czy to tylko w nich, bo myślę, że pewnego rodzaju... Wrażliwość i rozum jest ponad płciowa i jedyne co, to ten kobiecy instynkt macierzyński, który mógłby ochronić trochę przed agresją, taką totalną. Natomiast nie mam pojęcia, czy, czy, czy to akurat właściwie o to chodziło. Natomiast wiem, że ten głos kobiet jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny także dlatego, że jakby zapędziliśmy się troszeczkę w taki niebezpieczny kozi róg. Nie, <laughs> e, z, którego, z którego ciężko nam jest się wycofać, bo e, jednak e, my mówimy o bardzo trudnych tematach w tym dramacie. Także o tym, jak obecnie ten konflikt jest niedostrze, niedostrzegalny. Jest to, konf jest to wojna hybrydowa, wirtualna. Polega na konfliktach ekonomicznych bardziej niż na masowych mordach. Czasami tak takie przybiera oblicze. Jeżeli już się troszeczkę na tym rozpoznamy, nagle zmienia się, jakby metamorfozuje się w ogóle w jakiś tragiczny w ogóle atak nuklearny. To są, to są po prostu rzeczy, które wymykają się trochę naszej już percepcji i myślę, że te trojanki są przynajmniej dla mnie one były takim synonimem narodzin bardziej niż kobiety jako istoty płciowej. A czy ten konflikt, te wojny traktują państwo w ścisłym sensie jako konflikt zbrojny, czasem przybierający nowoczesne formy wojny hybrydowej, wojny w przestrzeni internetowej, czy Wojna to jest jednak coś szerszego. Ten konflikt, który dzieje, dzieje się i bardzo często rozpoczyna od słów, od brutalizacji mhm. życia publicznego. Tak. No, y, oczywiście, że nie tylko jako konflikt zbrojny lub też ekonomiczny. To ma wiele w ogóle. Y, ten nasz dramat próbuje jak zawsze też dotykać y, takiej sfery. Y, y, Języka też poetyckiego, czyli, czyli próbujemy taką metaforę y, znaleźć, na to, od czego się zaczyna zło, i myślę, że od y, wypatroszenia siebie samego z duchowości i jakiejś wrażliwości na drugiego człowieka. I nie mówię tutaj o religii, o religii ponieważ ta akurat prowadzi do wojen najczęściej. Mówię o czymś takim, co, co jest naszą naturą, y, Wydaje mi się, każdego człowieka taka tęsknota do czegoś więcej niż życie w, w takim pędzie, szczurzym pędzie, albo, albo trosce tylko o materialne jakieś zyski, nie bacząc na, na, na innych, na relacje. Myślę że, myślę, że ten wojownik jest też takim wojownikiem o pewnego rodzaju wewnętrzną moralność. Ja powiem szczerze, że ten zbieg czasowy jest dosyć fortunny, dlatego, że teraz Olga Tokarczuk, którą podziwiam, oczywiście noblistka nasza, polska, jest i Wrocławianka, i wrocławianka dokładnie. Teraz szalenie inspirujące przemowy i wywiadów udziela. Ona w jednej z ostatnich y, rozmów z dziennikarzem po, y, też starała się dookreślić, czym jest dla niej pisanie, co dla niej oznacza: czy to jest takie po prostu szukanie pięknych słów, czy jest to coś dla niej więcej. I ona to pięknie ujęła powiedziała, że żadna z jej powieści nie powstała z. Y, z takiej próżnej potrzeby tylko jakiejś tam wykreowania fikcji. To jest zawsze próba odnalezienia jakiegoś pionu moralnego, jakiegoś przywrócenia czegoś innego niż tylko to, co, to, co próbuje nas zbombardować, bo czym jest teraz wojna? Sami możemy sobie odpowiedzieć. Wojownik jest drugą częścią trylogii. W jakiej relacji będzie pozostawał wobec pierwszej części, czyli Antygon? No... To jest trudne pytanie o tyle, że e, jakby e, myślę, że, że, że ta trylogia bardziej próbuje dotykać różnych aspektów e, jakichś takich człowieka. Czyli antygon polegała bardziej na tym, że e, jakby na dotykaniu takiego e, wewnętrz, wewnętrznej potrzeby przetrwania i wewnętrznej potrzeby prawdy. Natomiast wojownik jest już... E, Takim ba troszeczkę bardziej smutnym, smutną refleksją na temat e, pewnego upadku. Takim Czyli krokiem zobaczymy. dalej. Zobaczymy, tak, jest to krok dalej. E, co prawda Grzegorz jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji co do trzeciej części. E, ale, ale to jest zawsze bardzo harmonijne, jeżeli chodzi o niego. Zawsze to jest e, te wszystkie spektakle, które, które powstają, um, one nigdy nie powstają w jakimś tam oderwaniu, w oderwaniu od życia. Więc będę prawdopodobnie e, mogła odpowiedzieć w przyszłym roku, być może, bo też akurat nasza sytuacja teatralna nie jest najszczęśliwsza, więc miejmy nadzieję, że nie jest to ostatnia premiera Teatru Pieśni Kozła. 2019 rok, rok trudny dla zespołu. Zmieniła się siedziba. Jak, jak to teraz wygląda? Czy państwo mają wsparcie e, miasta, samorządu, e, województwa, państwa być może? Bo e, jako ambasadorzy Polskiego Teatru e, właściwie jeżdżą państwo od lat po całym świecie prezentując e, realizacje szekspirowskie na, na deskach The Globe na przykład, prawda? Tak, tak. tak. My jesteśmy... Dumni z tego miasta. Czy to miasto jest dumne z nas? Nie wiem. Natomiast wiem, że kończy się trzyletnia umowa z miastem i nie mamy żadnej informacji na temat przyszłości. Nie mogę powiedzieć, nie, chcia nie chciałabym być jakimś złym wróżem, natomiast jest już prawie koniec roku i ta sytuacja jest na tyle niepewna, że, że jakby wszyscy odczuwamy. Powiedziałabym grozę, podobną do tej, która tuż przed końcem może się. Nie wiem, nie, po prostu jest tak. Na razie mamy to, to wsparcie, fakt. Wciąż jeszcze jakby korzystamy i z budżetu miejskiego, który mam nadzieję, że będzie kontynuowany. Mamy ogromne wsparcie teraz Radia Wrocław, które udzieliło nam po. Bardzo na bardzo przyjacielskich warunkach siedziby oraz y, pozwala nam korzystać z sal y, prób do prób. Teraz właśnie te próby do y, wojownika odbywają się na jednej z sal radia, więc y, no mam nadzieję, że, że, że y, Wojownik na podstawie trojanek nie będzie jakąś taką metaforą losu teatru naszego. Trzymamy za to kciuki. Dopowiedzmy jeszcze słowo o muzyce, która w spektaklach teatru Pieśni Kozła jest bardzo ważna, a tutaj chyba jeszcze ważniejsza. Dlaczego? Tak, tak. Oczywiście kompozytorem jest Maciej Rychły. Ja w ogóle mam wrażenie, że. Chyba wszyscy, którzy słyszeli muzykę Maćka, są, y, są jednogłośnie jego fanami. I myślę też, że y, on jest wybitnym kompozytorem. I mówiąc wybitnym, nie mówię tu tylko o jakimś takim moim odczuciu prywatnym. Myślę, że w innych realiach politycznych i innych realiach też jakby... Ym, Pozycji Show Biznesu Polskiego na Arenie światowej, myślę, że e, to byłby kolejny ta, jakby kolejny kompozytor na miarę Arvo Par. Arvo Parta. Tak, tak, dokładnie. To jest e, po prostu tak wybitny twórca, i tutaj e, no, zachęcam. Przyjdźcie, posłuchacie, zobaczycie, bo to, co teraz zrobił Maciej w tym spektaklu, przekracza wszystkie w ogóle do tej pory najśmielsze oczekiwania. Ja w ogóle zawsze myślałam, ja już nawet jak słyszałam jeden taki utwór, który szczególnie do mnie dotarł um, to był Apple Tree z Return to the Voice. Jak usłyszałam ten, ten utwór, myślałam, że już nigdy nie usłyszę nic bardziej pięknego. Ale jakże się myliłam. Każdy nowy spektakl to kolejne wrota do jakiejś e, niesamowitej e, urody, urody muzycznej. Więc e, tak, oczywiście, to jest najważniejszy element teatru, pieśń Kozła, który... Muzyka i słowo, które także jest muzyk, muzyczne, jest muzyką tak. tutaj w, w swoistej odsłonie e, połączenia śpiewu ze słowem. Tutaj muszę powiedzieć, że myślę, że, że odbiorcy będą zdziwieni. Grzegorz, on bardzo dużo teraz prowadzi zajęć, warsztatów, na uczelniach różnych. Teraz ostatnio wróciliśmy też z Turcji, gdzie prowadził zajęcia na jednym z uniwersytetów. Wydaje mi się, że znalazł bardzo ciekawy. Klucz do słowa, który pozostaje jednak w bardzo nietypowej konwencji teatru Pieśni Kozła. No, jestem ciekawa, ja sama nawet nie wiem do końca mimo, że już tylko 10 dni zostało do premiery to wciąż się wykluwa, więc tak, myślę, że ta muzyczność słowa to jest coś, co wreszcie się udało odnaleźć. Premierowe spektakle Wojownika Teatru Pieśni Kozła 16 i 17 listopada w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia we Wrocławiu. Trzymamy kciuki za powodzenie tej premiery i za dalsze losy teatru, oby jak najlepsze, w jak tak, najjaśniejszych barwach. Alicja Bral, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.